Nazywam się Kazimiera Sieracka z męża Kukier. W czasie powstania miałam lat 12. Mieszkała pani z rodzicami? Mieszkałam z rodzicami na ulicy Wolskiej, róg Skierniewickiej. To był taki duży blok. Wejście było od Wolskiej. No, ale ja uczęszczałam, były też na Skierniewicką. Mojego mieszkania okna wychodziły na ulicę Skierniewicką. Mieszkałam na pierwszym piętrze. To był duży blok, tam było kilkanaście, ze 200 albo więcej osób mieszkało w tym bloku. Duży był blok. A kim byli rodzice? Słucham? Mój ojciec pracował w Banku Angielsko-Polskim. Mama nie pracowała. I jak pamięta pani okres przed Powstaniem Warszawskim? No wie pani, przed Powstaniem Warszawskim to normalnie chodziłam do szkoły. Mój brat też, ojciec pracował, matka była w domu. No jedną rzecz tylko tak zapamiętałam, że w czasie okupacji na naszym piętrze było, zdaje się, 7 lokali, 7 czy 6, nie pamiętam dokładnie, ale wszyscy tak tworzyli taką jedną rodzinę. To znaczy, jak w czasie okupacji komuś tam się udało zdobyć coś, to się dzielił ze wszystkimi. Czego przed wojną tego nie zauważyłam. No to poza tym, no wie pani, jak w czasie okupacji. Najbliższa sąsiadka obok mnie mieszkała, to jej mąż pracował na tramwajach. Ona nie pracowała, mieli dziecko, chłopczyka, miał ze 6 latek, może 5. To tak obok mnie mieszkała, a troszeczkę dalej mieszkali z którymi tak żeśmy się zżyli bardziej. To i ten pan tu pracował w fabryce u Gerlacha, był jakiś tam majstrem, a ta pani też nie pracowała i mieli dwoje dzieci. Córkę i syna. I ta córka to skończyła, bo wiem, że ona była nauczycielką, gdzieś wykładała. I w czasie okupacji, to ja pamiętam to, że ona wyszła za mąż, za syna właściciela kopalni węgla. I to była taka duża konsternacja. On właściciel kopalni, ona nauczycielką. No ale jako młodzi, a ten jej brat, to chodził wtedy też do liceum i tak dalej. No, w czasie okupacji to on należał też do AK. I pamiętam to, że do mnie przychodził on, później mój brat cioteczny i mój chłopak, który też pracował w AK, się u nas tam spotykali. Mieli ze sobą broń, wszystko trzech. I u nas się spotykali. To tylko to pamiętam. A sam moment wybuchu powstania? No sam wybuch powstania, proszę panią, to myśmy akurat byli wszyscy w domu. I pamiętam, nie wiem, czy na drugi, czy na trzeci dzień, jak wybuchło powstanie, to przyszli Niemcy i zabrali wszystkich mężczyzn i chłopców. Wszystkich zabrali z całego domu. Zostały tylko kobiety i dzieci małe. Nie wiem, gdzie ich zabrali, nie wiem, bo zabrali, wywieźli ich samochodami. I zostałyśmy tylko my kobiety. No i nie przepraszam, i ten jeden sąsiad, właśnie ten co pracował jako u Gerlacha, bo on dostał ataku serca i się nie mógł ruszyć, to oni go zostawili. A tak wszystkich mężczyzn i chłopców, wszystkich zabrali. Zostałyśmy same kobiety. No i co mogę powiedzieć, przez parę dni dom nam spalili. Takżeśmy od razu nie mieli, jak oni nas zabrali, to później podpalili, cały mój nasz dom został spalony.
co żeśmy mogły, cośmy tam uratowali, co było możliwe, kobiety z dziećmi. I tam była na zapleczu, była fabryka Franaszka, duża fabryka Franaszka. I myśmy się przenieśli do tej fabryki Franaszka z tym, co kto mógł z tego ognia kobiety ocalił. I tam żeśmy były przez parę dni, z tym, że te panie, które były w starszym wieku, nie miały dzieci, tam była taka kuchnia dla pracowników. No oni, kto zdobył coś, chcieli ugotować dla pozostałych, żeby cośkolwiek zjeść. I one były na tej kuchni. I pamiętam jedną rzecz, że jak po paru dniach, jak myśmy tam były, to przyszli znów Niemcy i zaczęli nas wypędzać z tego domu. Oni najpierw poszli na kuchnię i tam te wszystkie panie zabili, które byli tam, jak tak gotowały. Wszystkie one zostały zabite. Bo skąd wiedziałyśmy, bo jedna jakoś przyszła i nam powiedziała. I nas zaczęli wypędzać wszystkich. I tak, jak ulica Wolska była dość szeroka, bo to była jedna z głównych ulic na Woli, Wolska. I myśmy był ten dom Franaszka, a po przeciwnej stronie były normalnie bloki. Po przeciwnej stronie stali i nas wypędzali, a tam do nas strzelali jak do kaczek. I pamiętam tylko to, że ja doszłam z matką tak do ulicy Skierniewickiej, mieliśmy skręcać i ja upadłam. Ja upadłam, bo mnie kula trafiła, przestrzeliła mnie palto, które miałam na sobie i upadłam. A matka moja uklęknęła, bo myślała, że ja zostałam zabita. A ja mówię, mamusiu, ja żyję, mnie się nic nie stało. Mnie tylko palto przedziło, ta kula przeszła. Matka mnie pomogła i myśmy skręciły w ulicę Skierniewicką. Tam, gdzieśmy miały od naszego mieszkania, były okna. I z nami szła ta właśnie sąsiadka, żona tego tramwajarza, z tym chłopczykiem. Z nami też szła. Uszliśmy parę metrów, patrzymy, jest jakaś brama. Myśmy się zatrzymali i zaczęliśmy stukać do tej bramy. Ale nikt nam nie otwierał. To moja mama mówi, chodźmy prosto z Skierniewicką, pójdziemy do szpitala. Wtedy szpital był, to obecnie jest na Woli, ten, jak to się nazywa teraz, Kosprzaka. A ona, a ten chłopczyk mówi, mnie już nogi bolą, ja nie pójdę. I ona została. A my z mamą poszłyśmy pomalutku tą ulicą Skierniewicką do tego szpitala. I okazuje się, że oni później otworzyli tą bramę, ona tam weszła i ją zabili z tym dzieckiem. A myśmy doszli do tego szpitala. No i w tym szpitalu żeśmy parę dni mieszkały, jak powiem, takie pola były, tam było o pomidory, wiem tylko, żeśmy nocowali na tych polach, a żywiliśmy się pomidorami, które zebraliśmy z tych pól. Tam parę dni żeśmy byli. A później się zebrała nas taka grupka ludzi, i wzięliśmy jeden, tak, mężczyźni byli tacy starsi tam i wzięli kij, na ten kij w jakąś tą białą szmatę i powiedział, to idziemy, pójdziemy wszyscy na dworzec gdański. Nie, główny, główny był na Towarowej. Zachodni. I myśmy szli taką paczką, no nie wiem ile nas tam osób było, bo nie wiem, może 50 osób, nie wiem, nie umiem. Taką grupką żeśmy szli i w pewnym momencie oczywiście Niemcy nas, że tak powiem, asystowali nam z jednej, z drugiej strony, a my w środku żeśmy tak szli i w pewnym momencie się zatrzymali i ja patrzę, a tutaj przed nami widzę taki dom. I tam jakby szkoła była, jakieś coś i tam gęby, patrzę i tam w oknach siedzą żołnierze. I tak sobie pomyślałam, o Jezu, to są jakieś koszmary. I w pewnym momencie ten Niemiec podchodzi do mnie i mnie wyciąga z tej grupy i każe mi iść tam.
A moja matka to zobaczyła, zaczęła go prosić, pamiętam, że uklęknęła, zaczęła go za nogi, go złapała, zaczęła po rękach go całować, żeby on mnie puścił. A on matko odepchnął, jakoś się odwrócił i w tym momencie ludzie mnie złapali do tej grupy. I, że tak powiem, jakoś mnie tam założyli jakąś chustkę na głowę, coś mnie pomalowali na twarzy i koniec. I matka zobaczyła, że mnie nie ma, on, że nie ma i stanął i zaczął mnie szukać. I tego do końca życia nie zapomnę. Kiedy się on do mnie zbliżał, patrzył mnie w twarz i chciał mnie poznać, pewnie ja w tym momencie czułam, że przestałam oddychać, a w myśli tylko mówię tak, Matko Boska, ratuj mnie. Tak, taka myśl była. I on spojrzał i mnie nie poznał i ręką, żebyśmy szli. To tego to do końca życia nie zapomnę. No, żeśmy doszli do tego dworca, żeśmy przyszli na ten dworzec, to pamiętam, matka mnie kazała usiąść, przykryła mnie tym paltem, który miałam przedziurawiony i siedziała na mnie, bo się bała już. No i tam żeśmy też byli niedłużo, ze 3-4 dni. I później po nazwisku nas wywoływali, no i nas ładowali do takich wagonów towarowych. No i nas wywieźli do Niemiec. Wywieźli nas, do ja byłam w miejscowości Felten, koło Oranienburga, koło Oranienburga, tak. I to była taka duża fabryka, pamiętam, że w taki były olbrzymie piece gazowe i w tych piecach przetapiali, przywozili w takich wagonach towarowych taką śpinę, takie jakieś odpadki i myśmy to wozili do tych pieców i w tych piecach przetapiali to na takie bloki. I później te bloki były wywożone też. Ale w tej fabryce to pracowali, pamiętam, Francuzi, Holendrzy, Belgowie, Rosjanie i Polacy. Sami mężczyźni. My byłyśmy pierwsze kobiety, i myśmy miały barak przy kuchni. I nie wolno było mężczyznom ani nam chodzić, bo oni mieli swoje baraki. Oddzielnie Francuzi, oddzielnie Holendrzy. I tam pracowali na 3 zmiany. Jedna zmiana była od 6 rano do 2. Druga od 2 do 10 wieczór. I trzecia od 10 do 6 rano. I pamiętam tylko tyle, że na początku to nas wszystkie kobiety wypędzili na tory towarowe, tak, i przywozili takie w tych wagonach takie odpadki i myśmy z tych wagonów widłami to ściągali na takie wózki i te wózki woziliśmy do tej fabryki. I ja pamiętam, ponieważ pierwszy raz w życiu trzymałam widły w rękach, po całym dniu tej pracy patrzę, a ja mam takie całe ręce w pęcherzach. Jak moja matka to zobaczyła, to mówi, dziecko kochane, przecież ty nie możesz jutro iść, bo przecież ty masz całe ręce w pęcherzach. A ponieważ do nas przychodził ten tłumacz taki, po polsku mówił, i matka mówi, niech pan zobaczy, córka ma całe ręce w pęcherzach, przecież ona nie może jutro iść do pracy. I on to zobaczył, powiada, ma i liebe Gott, to pamiętam te jego słowa. I poszedł. Za jakiś czas przychodzi do mnie i pyta się tak, czy pani cośkolwiek zna niemiecki? Ja nie trochę znam, bo chodziłam do szkoły, to się w szkole uczyłam. To pani jutro już nie pójdzie tam do tej pracy, no bo pani się nie nadaje. No i dobrze. Matka poszła, a ja zostałam w tym baraku. Później on przychodzi za jakiś,
trudno mi powiedzieć, za jakiś czas przychodzi z Lagerfillerem i powiada, że o, ja będę pracowała na hali, przy wadze. To znaczy, oni będą podawać, mają te zeszyty, ponieważ znam trochę ten niemiecki, więc będą mi podawali szpinę, numer i tam jest taka książka, zważę i będę tam zapisywała. Druga książka była, jak oni przywozili te bloki, podawali numer i ja wpisywałam. I ja się pracowałam przy tej wadze. Też te, na te trzy zmiany. Byłam przez to pod dachem, no i miałam trochę lżejszą pracę. W wieku 12 lat. A oni się mnie zapytali, czy ja jestem sama. Ja mówię, nie. Ten Lagerfield, to znaczy ten tłumacz, wszystko tłumaczył temu Lagerfieldowi. Ja mówię, że nie. Ja jestem z matką. A on, bo jeszcze dlaczego? Bo jak żeśmy wjechali w tych wagonach towarowych, to ja tak stałam i tak strasznie płakałam. I pamiętam, że ten Lagerfiller tak mnie obserwował i później za moment przychodzi do mnie ten tłumacz i pyta się tak, Lagerfiller pyta się, dlaczego ja tak płaczę. A ja mówię, a czego ja mam nie płakać? Zabrali mi ojca, zabrali mi brata, z mieszkania mnie spalili i teraz wiozą mnie z matką w nieznane. Ja mam powodu do płaczu. I on poszedł i jemu to przetłumaczył. I później, jak ja dostałam tę pęcherzę, on poszedł do niego i on powiedział, nie, ona nie może tam pracować. I on mnie wziął na wagę. A później mi się pyta, a gdzie matka pracuje? No na tych. Nie, to ona też tam nie będzie pracowała, ona będzie pracowała na kuchni. I matka pracowała na kuchni, a ja pracowałam tam. I do którego miesiąca panie tam były? No proszę panią, do oswobodzenia. Myśmy tam przecież już pojechali, to był sierpień. Całą zimę żeśmy byli. No jakie do oswobodzenia? W maju znajdzie się, tak? To zależy, które miejsce. No wie panie. No w maju, do maju. W każdym bądź razie, myśmy, ja pamiętam, że nas oswobodzili Polacy. Tak, i myśmy takie bardzo. Ja to byłam dzieckiem, ale moja matka i do nas się tak przyczepiła taka pani, która też była trochę starsza ode mnie, a dużo młodsza od mojej matki. Okazuje się, że ona mieszkała na ulicy Grójeckiej. Oni mieli sklep. Jej mąż pojechał na wieś, do jej rodziców, bo tam dziecko było. I powstanie wybuchło i on został tam, a ona tu. I ona też tam się znalazła. I ona się tak do nas doczepiła. Bo zobaczyła, że ja jestem z matką. To ona do nas się tak doczepiła i tak, że tak powiem, przypnęła do nas. I tak na moją mamę mówiła, że jest moją matką, a ja, że jestem jej siostrą. Tak żeśmy przeżyły, że tak to powiem. Jak później nas oswobodzili, to one takie obydwie mądre, bo ja to dzieciak byłam, idziemy pieszo do Warszawy. I żeśmy stamtąd wyruszyły pieszo do Warszawy. Bo takie mądre byłyśmy. Ja tam byłam ranna, o tu jeszcze mam ślad, bo jakoś mnie tu, żeśmy, pamiętam, koło tego Berlina byli gdzieś, żeśmy się schowali w lesie i to, tu mnie uraził, tu, to że ja miałam całą głowę zabandażowaną. Szłam z tą głową zabandażowaną, to pamiętam. I żeśmy się znaleźli, szliśmy, pamiętam, żeśmy szliśmy i tutaj wojsko jechało, jakieś samochody ciężarowe, jakaś szosa była, my idziemy, siły nie mamy iść, żeśmy gdzieś tam nocowały po drodze i tak dalej, bo znów żeśmy szli i w pewnym momencie, jak szliśmy na tej szosie, zatrzymuje się taki samochód ciężarowy i wojskowy pytają tak,
a my idzie, a my po polsku, a wy co tutaj robita? A mówi, a my jesteśmy Polki, a dokąd wyjedziecie? Do Warszawy jedziemy. Oni tak się popatrzyli, tak, się zwariowali, do Warszawy jedziecie? No tak, bo my jesteśmy warszawianki, jedziemy do Warszawy. A co wy chcecie, pieszo iść? No nie, no jakoś na dworzec. Wsiadajcie do tego samochodu, to was zawieziemy na ten dworzec. I pamiętam, zawieźli nas na ten dworzec, a tam tłum ludzi. I wysadzili nas. I mówi tak, no mata samochód, jedźcie do Warszawy. Myśmy wysiadły tam, a tam tłum ludzi, nikogo nie ma żadnych. No i żeśmy tak zaczęli rozmawiać, to, tamto. No i ta moja przybrana siostra patrzyła, idzie jakiś kolejarz. Podeszła do niego i mówi, panowie, czy wy jedziecie do Polski? No jedziemy, ale... Bo, a co? No my jesteśmy warszawianki, też jesteśmy i tak dalej. Zaczęła z nim rozmawiać. On się na nas patrzy, wy się zwariowały? Zobaczcie, ile ludzi czeka, jak wy się dostaniecie. Ale mówię, proszę pana, my jesteśmy tylko trzy. Ja mam matkę i siostrę 12-letnią. No żebyście może nas jakoś tam do siebie zabrali. A on przyszedł, drugi idzie i pada, no słuchaj, no co, trzeba tym kobietom pomóc. Przecież one są warszawianki. To mówią tak, słuchajcie, my... Zanim podstawimy te wagony, a lokomotywą odjedziemy. Wy przyjdźcie tu i tu i jak my będziemy w tej lokomotywie, wy tam przyjdźcie i wsiądziecie do tej lokomotywy. I my was tam wsadzimy. I później jak dołączymy do tych wagonów, to wy wyjdziecie, bo my mamy taki wagon, gdzie my tam nocujemy, tak jakąś kuchnię mieli, gotowali, to my was tam wsadzimy do tej kuchni, tylko broń Boże się nie pokazujcie. I tak się stało, że oni nas wsadzili do tego wagonu, gdzie oni spali, musieliśmy się schować, a tu ludzi, połowę nie zostało i ruszyli. I myśmy tak za 4 dni jechali. Jechaliśmy do tej Polski. Jeżeliśmy jako kobiety, one obydwie, to im ugotowały kuchnię, ugotowali mi jakieś zupy i myśmy zjadli, i oni zjedli. I pamiętam, wysadzili nas na dworcu głównym na ulicy Towarowej. Pada, no to już jesteście w waszej kochanej Warszawie. I wysadzili nas tam. A my gołe, ani pieniędzy, ani nic, jesteśmy na tym dworcu. No i ta moja przybrana siostra mówi tak, słuchajcie, weźmiemy taksówkę, bo ja mam za Warszawą, Koraszyna, dobrych znajomych, jedźmy do nas. Oni zapłacą za taksówkę i zawiozą nas do moich rodziców. I tak było, taksówkę żeśmy wzięli i zawieźli tam, ona wysiadła, tam ci zapłacili za tą taksówkę. Tak ci ja zobaczyli to, jakby ona się narodziła. Ona przedstawia, to moja siostra, moja przybrana matka. I tam żeśmy przenocowali i następnego dnia zawieźli mnie tam do jej rodziców, gdzie do jego dziecka i do tego męża. No, to oni byli dla nas, znaczy z miesiąc czasu nam też trzymali, żebyśmy my jakoś do siebie doszli. No i taka zaprzyjaźniła się między nami przyjaźń. I byliśmy jako rodzina później.